Dzisiaj się zajmiemy kopnięciem frontalnym, maikei. Jego nazwa po japońsku znaczy dokładnie to, co powiedziałem po polsku, czyli frontalne kopnięcie. Kopnięcie to zadawane jest kłębem dużego palca oraz pozostałych, czyli tak zwaną powierzchnią kosi. W karate wykorzystuje się wszystkie powierzchnie na stopie. Piętę, kant stopy, same palce, wnętrze stopy. Powierzchnia kosi to kłąb dużego palca i pozostałych. W tej chwili właśnie ja pouderzam trochę w podłogę. Nie powinienem zadawać tego kopnięcia palcami w ten sposób. Już większość z Was palce ma stosunkowo słabe od po prostu chodzenia w obuwiu. Tradycyjnie w niektórych bardzo ortodoksyjnych stylach zadaje się to kopnięcie również sumasaki, czyli właśnie palcami. Lecz my będziemy robić je w takiej już bardziej współczesnej formie. Będziemy je zadawać kłębem palca, dużego palca u stopy oraz pozostałych. Kopnięcie jest kopnięciem frontalnym. Jego siła jest z wypchnięcia biodra. Wygląda ono w ten sposób. Tutaj stoję w pozycji. Mogę stanąć sobie w zenkutsu na wszelki wypadek. Od razu jest dobrze tutaj stanąć w ten sposób, czyli trzymać ręce w gardzie, ponieważ jest taka tendencja przy zadawaniu technik nogą, aby rozrzucać ręce na zewnątrz, prawda? Jeśli zadaję kopnięcie, to bardzo newralgiczny jest punkt na początku tego kopnięcia i na końcu, kiedy ląduję. Kopnięcie wygląda tak. Na razie pokażę bez gardy. Noga idzie po łuku do góry. Jedna podporowa noga jest wgięta dla lepszego balansu. Tutaj. Samo kopnięcie powinno być wykonane do przodu. I szybciej. Zauważcie, że w momencie, kiedy prostuję nogę, jeszcze dodatkowo dopycham biodra do przodu, lekko się odchylając. Nie powinienem rozrzucać rąk przy tym kopnięciu na zewnątrz ciała, o w ten sposób, tu, tylko trzymać ciasną gardę i kopać. Kopnięcie trenuje się na wysokości jodan i na chudan, czyli jako mierzone kopnięcie w głowę i w korpus, aczkolwiek większe, lepsze zastosowanie, szersze, ma jako kopnięcie frontalne na korpus. Celować się powinno mniej więcej tutaj, pomiędzy łokcie, a nie na wysokości przedramion. W ten sposób. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak podnosimy kolano do góry, palce od razu są podwinięte. W trakcie kopnięcia prostujemy nogę tutaj w kostce, tak żeby kości stopy były przedłużeniem kości strzałkowej i kości goleniowej. Nie powinienem kopać tak, pomimo że palce są podwinięte, to po prostu to kopnięcie jest stosunkowo słabe. Tylko w ten sposób. Troszeczkę inaczej się kopię przednią nogą. Wygląda to tak. To jest hiki. To kopnięcie, które robiłem przed chwilą, to było hikiashi maigeri. Czyli kopnięcie tylną nogą, kopnięcie przednią nogą. Wygląda w ten sposób. Dosuwam nogę do nogi. Podnoszę kolano wysoko tu w stronę klatki piersiowej. I kopię. Bardziej przez wyprost nogi w kolanie niż przez ruch bioder do przodu. Ok, jeszcze jest jedna odmiana tego kopnięcia. Jeśli chodzi o przednią nogę, czyli majaś, majgeri. Jeśli przeciwnik Was atakuje, to nie będziecie się dosuwać, tylko będziecie
kopać na odejściu, w ten sposób skracając pozycję w miejscu, ale nie do, idąc do przodu, bo idąc do przodu tylko nadziejecie się na cios. Jest taka, taki prosty schemat, że jeżeli ja zaczynam swój atak od kopnięcia, to przeciwnik będzie próbował, jeśli jest nastawiony ofensywnie, na natychmiastową kontrę, bez bloku, bez uniku, będzie próbował skrócić dystans nogami i zaatakować rękoma. Jeśli podejdzie blisko, to ja zwyczajnie nie zmieszczę tego kopnięcia i zainkasuję cios, będąc na jednej nodze w trakcie wykonywania techniki, która i tak nie zostanie sfinalizowana. Także miejcie to na uwadze, że jeśli robicie jeżeli robicie jakąś defensywną kombinację i kopnięcie ma być w miejscu, to ma być w miejscu. Jak ma być z dosunięcia przednią nogą. Jak tylną nogą z krokiem, to stawiamy nogę do przodu. Jak tylną nogą w miejscu, to w ten sposób. To symuluje, że noga odbiła mi się od przeciwnika i tutaj przyjmuję z powrotem pozycję, jestem w stanie walczyć. To symuluje, że nie trafiłem, stawiam nogę w pozycji i teraz mogę kontynuować, albo się bronić, albo atakować, prawda? Tutaj jeśli nie trafiliśmy, to noga z powrotem się zgina i opada w ten sposób. Ten ruch będzie taki sam, nieważne jakie będę wykonywał kopnięcie. Jak skomplikowane postawienie nogi wygląda dokładnie tak samo, z pionowo w dół, tak żebym stał w stabilnej pozycji twarzą do przeciwnika. Więc przy okazji tego pierwszego z takich długich kopnięć w karate omówiliśmy sobie bardzo ważny element, którym jest postawienie nogi do przodu, jeśli nie trafimy, albo jeśli przeciwnik zwyczajnie uniknie naszego kopnięcia.